Taniec z gwiazdami zaproponował jej udział w 2015 roku. Wtedy właśnie zaczęło być o niej głośno. Aktorka brała udział w wielu popularnych serialach, wspinając się na szczyty topowych gwiazd. Właśnie opowiedziała o swoim dramacie i o tym, jak Jerzy Owsiak uratował jej syna. Taniec z gwiazdami miał być dla niej przełomem. W 2015 roku postanowiła dołączyć do gwiazd, które zmagały się na parkiecie w wyścigu o tytuł najlepszej. Magdalena Lamparska szybko zdobyła sympatię widzów i stała się niezwykle popularna. Teraz opowiedziała pierwszy raz o swoim dramacie. Chodziło o życie jej dziecka. Co się stało z dzieckiem Magdaleny Lamparskiej? Gwiazda programu Taniec z Gwiazdami ujawniła pierwszy raz tajemnicę na swoim koncie instagramowym. Lamparska postanowiła odnieść się do finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Udostępniła więc zdjęcie symbolu serduszka i opatrzyła je wzruszającym wpisem. Czasami jesteśmy tak bardzo zajęci swoimi sprawami, swoimi problemami, myślimy, że coś nas nie dotyczy, trudne sytuacje dotykają przecież innych, nie nas. Orkiestra Świątecznej Pomocy gra, świetne koncerty, mnóstwo znanych twarzy, światełko do nieba, cały dzień można posiedzieć przed telewizorem lub wyjść na główny plac w mieście, coś się będzie działo, zaczęła opis swojej historii Lamparska. Później, gwiazda tanecznego programu i formatów TVN opowiedziała, że jej synek po urodzeniu potrzebował wsparcia specjalistycznego sprzętu. Mój synek potrzebował wsparcia po urodzeniu. Na każdym inkubatorze widniało czerwone serduszko. Dzieci, które leżały obok nas, były wielkości dłoni, urodzone około od 25 do 30 tygodnia, napisała aktorka. Okazuje się, że dzięki inkubatorom, które sfinansowała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, udało się uratować jej synka. Pomocną dłoń wyciąga Eneli w jej stronę także lekarze i pielęgniarki. W swoim wpisie postanowiła także uhonorować osoby, które były przy niej blisko. To, co robi Jurek Owsiak i Fundacja WOŚP, to ratunek dla dzieci. Sprzęt medyczny zakupiony z zebranych pieniędzy ratuje życie. Wspieram całym sercem, apelowała do swoich fanów. W komentarzach fani przyznają, że działania Owsiaka z pewnością są potrzebne i wymagają zaangażowania wszystkich, którzy wierzą w powodzenie akcji. Internauci informują, że sami, jak co roku, wsparli zbiórkę.